Cześć wszystkim, moi drodzy. Każdy z nas żyje w niebagatelnie szybkim tempie. Nie mamy czasu na to, aby przygotować sobie posiłek do pracy, szkoły czy na uczelnię. Ale jest Wigilia. Każdy z nas musi w tym czasie cudownie zjeść i spędzić czas przede wszystkim w gronie rodziny. I niewątpliwie te wszystkie dania będą przepyszne. Tyle, że zdarzają się takie sytuacje, że nie będziemy mieli i tak czasu, aby te dania przygotować. Dlatego udajemy się do sklepu. I czy zamienniki sklepowe są w stanie choć minimalnym odzwierciedlić to, co znajduje się na stole? Jestem bardzo ciekaw. To sprawdźmy, czy w ogóle tak może się zdarzyć. Zaczynamy. Co, bigosik? Bigos, kurczak. Golonka. LSD. Lecimy. Tak jest. Bardzo proszę. No ale bez tego to Wigilia. Tylko wiesz, nie okłamuj mnie tutaj. Co to mi zapodajesz, bo ty lubisz tak nie kurna trochę. A pamiętaj, że kłamstwo to tak jak Oskar, wiesz, który to Oskar Pistorius? Wiem. To jest ten, co ma protezy na nogach. No. I ten, i on w ogóle był oskarżony tam o zabójstwo swojej dziewczyny. No. No i tam... został skazany. I został skazany. No i tam wiesz, i tam się wymigiwał i odwoływał od tego wyroku, no ale śledczy mu powiedział, że proszę pana, kłamstwo ma krótkie nogi. Dobrze, sprawdzajmy zatem w takim razie, cóż tutaj podałeś. Czuję, że to jest barszcz. To jest moja ulubiona potrawa wigilijna. Barszcz z uszkami. Mięsnymi. Najpierw wybierzemy zwycięzcę barszczu, a dobrze. W tym barszczu podam uszka. Nie ma problemu. Chciałbyś tak? Bardzo. Jezu! Cieszę się. Dobra, zobaczmy barszczyk. Delikatnie słodki. Jezus! Ja pierdyle. Wylało się? No a jak? Pieprzysz. Nie. No kurna, jak podajesz? Przepraszam. O kur... jesteście cali? Kurna, mać! Za bardzo, wiesz, gazu dałem i użyliłem, kur, przepraszam. Jesteś na wizji już? Na ręku chyba mam. Możesz wytrzeć mi dłoń? Ja pierdolę. Proszę, delikatnie, przecież to są narządy, kurde, receptory duże tu są. Zawsze mi mówią. Ale ścierka? No trochę już była używana. Wigilijny barszcz. Chyba, że to jest po prostu barszcz przez ludzi nazwanych wigilijny. U mnie wigilijny barszcz jest taki troszeczkę bardziej... no inny. Delikatnie zbliżony, powinien być jeszcze bardziej wyrazisty. Mało intensywne buraki. Drugi. I zaraz nie przepraszam. A może się tak zdarzyć. Na razie mówię o obecnych odczuciach. Drugi. Nie no, zdecydowanie lepszy. Nie no, zdecydowanie lepszy. Chociaż te flaczki tak średnio mi podchodzą. No ale jest lepszy. Jest lepszy? Jest lepszy. Bardziej wigilijny. Oj, ten nie będzie smaczny. A nie. Dobry. Kurna, ekspert pierwszej ligi. Eins, zwei, drei. Wylany, ale można... Nie, 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 nie. Teraz podam ci uszka. Tak. W barszczu wygranym. Niezły. Dobry. Kwasowość super. Dobry. 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 Nabrałbyś się? No nie. Może aż tak nie, ale, ale super. Wydawało mi się, że będzie o wiele gorzej. Tylko jest zdecydowanie więcej kapusty niż grzybów. Drugie. Spadł. Spadł. Jest? No nie baw się jedzeniem. No nie bawię, no nie mogę go chwycić. Bardziej rozwodniony farsz, więcej grzybów, ale nie, to ten jest lepszy. Tutaj jest bardziej tak może świątecznie, delikatnie, tylko że to nie te smaki, które na przykład u mnie w domu były, bo bardziej u mnie w domku to było. No. I trzeci. No ciekawe. O Jezu. To jest ruski? No jak z kapuchą. To nic nie czuć. No ruski. Nie, 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 nie. No mezier. To nie jest Wigilia. Kotwica. Jakie pierogi, kotwica. Kapusta kwaszona 29%. No to ten stary, no miliard razy lepsze. Ola, bomba. 28%, no jakby to samo. Co to w ogóle? Swojska chata. Z Biedronka? Nie. Ale obiad. No to takie były, no nie były złe. Wszystkie mają bardzo podobny skład, tylko chyba kwestia jest przyprawienia albo, nie wiem, zmieszania całego farszu. Natomiast te wypadają zdecydowanie najlepiej. Dziękuję. Proszę.
Tylko czekaj, czyli teraz jest suchy barsz? Muszę wyczuć, kiedy jest jakieś obciążenie. O, jest obciążenie, dobrze. Dziękuję. Ojojoj. O mój panie. Kwaśne i ciasto. Nie. To w żadnym stopniu nie przypomina mojej Wigilii. A uszka to jest dla mnie rzecz najważniejsza na Wigilii. Koronne danie. Kluczowe. Najważniejsze. Masz jakiś problem z kotykami? Ja? No. Nie, dzwonię i mam. Co za głupek. A chciałem tak powiedzieć. Jak się uśmiechnąłem, trochę jakby spod sztorca? Nie wiem. Ja też nie wiem. No. O kurna. No też nie jest kolorowo. Też nie jest kolorowo, ale jest trochę lepiej. Bo farsz bardziej przypomina ten taki domowy. Jest chyba więcej trochę grzybków. Znaczy u mnie przede wszystkim w domu robi się tylko z grzybkami. Ostatni. No, odcinek z sushi. Naprawdę? Naprawdę. No, skłamałbym, mówiąc, że polecam wam, moi kochani, któryś z tych. No nie polecam. Naprawdę nie polecam, zważywszy na to, że to w żadnym stopniu nie odzwierciedla smaku, który powinien znaleźć się właśnie w tejże potrawie. Nie. Niestety to już lepiej sam barszczyk i w głowie wyobraźmy sobie, że jemy również uszka. Może komuś przypadnie do gustu, mnie totalnie nie. Czy coś jeszcze podamy? Tak. A co? Jajco. Przyjmujesz nie wigilijnie bardzo. Ja? No. Powinieneś się ubrać wigilijnie. Ale co ci przeszkadza? Odcinek wigilijny z jedzeniem wigilijnym, a ty nie jesteś wigilijnie ubrany. Też tak w wigilię siedzisz przy stole? W opasce? W wigilię siedzę bez koszulki. Z mikroportem? W czarnej koszulce z jakąś panną? Co to w ogóle za strój, Dymit? Czemu obrażasz moją mamę? Mamo! Widzisz. Się przebierz. Już. Jestem. Ładniej? Świątecznie? No widzisz? Proszę, tak sobie ubrudzę ten mój kaszmirowy płaszcz. No. Jeszcze od kogo go dostałem? Dolce. Nie, Krychowiak. No kurde. On zawsze się ubierze. No. Że ja... idzie się wyrypać. Dobra, no. Zobaczmy. A i powiem ci, że śledzia jako danie wigilijne też lubię. Może tak dziwnie. Chciałem tak na mima zrobić, żebyście wiedzieli, co robię. Popić? A mam czym? No co ty? No dawaj. Ale poszło mi teraz. Ojajaj. Źle trafiłem? Nie, dobrze. Nie robię tutaj komedii. Dobrze, zobaczmy drugiego. O nie. Lepiej zdecydowanie. Ta śmietana ma taką kompozycję kremową. Tu jest lepiej. Tu jest śledź, który jest naprawdę atrakcyjny. Ten. A popij. A, przepraszam. Tu, a musi być. Bo rybka lubi pływać. Dobra. Fanta. Ostatni śledzik. Wchodzi. Ostro. Lepszy. Lepszy, ale nie najlepszy. Nie jest najlepszym śledzikiem z dzisiejszego wykonania. Ponieważ... Jak go ciągnie. No co ty? Czemu ty wizerunek podważysz w ogóle? Absolutnie. Nie no, tu jest numero uno. Listner. To chyba taki dosyć mocny kandydat. Zawsze mnie rozwala, jak jest napisane, dziko żyjąca ryba w 100%. Trzeba kiedyś sprawdzić. Znaczy, kurna, trzeba rzucić takie. Pojedziemy do góry... No, Norwegii. Pojedziemy nad Wartę. Pojedziemy do Norwegii i zobaczymy, czy rzeczywiście tak został złowiony. Drugie miejsce ma firma Polarica, a trzecie Seco. No dobrze, to w takim razie śledź załatwiony, to teraz the end. Jak widzicie, pewnie brakuje jednej rzeczy, a mianowicie uszek, ale one specjalnie nie znalazły się na tym stole, ponieważ wypadły zbyt blado. A te produkty, które tutaj są, to mogę wam rzeczywiście je polecić. W szczególności pierwsze miejsce, a w ogóle pierwszym miejscem niech będą pierogi Swojska Chata z grzybami, bo one najbardziej przypominały mi smaki właśnie z mojego domu. A to są bardzo, naprawdę bardzo tradycyjne pierogi. Listner śledź jest okej, ale jednak no nie ma tych takich konotacji wigilijnych, tak samo jak barszcz z daftony, chociaż był najlepszy. Także moi drodzy, to byłoby na tyle. Jeżeli nie macie czasu, to kupcie chociaż te produkty, które moim zdaniem najbardziej przypominają to wszystko. No i co? Spędźcie Wigilię w gronie rodzinnym. Wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć!
No widzicie, nie w swoim płaszczu, nie źle się czuję, dlatego już Grzesiu ci oddaję, ale ty możesz się poczuć jak u siebie w domu, tutaj na tym kanale. Wystarczy, że zasubskrybujesz tutaj i wejdziesz na inne produkcje. Niestety, rozbieram się. Zobacz w kolejnym. Cześć.